Tak już w niedługiej przyszłości będziemy podróżować i to jest piękne i właśnie o to chodzi. I jeszcze dla rozluźnienia, jeszcze jeden filmik, żeby pokazać naszą fantastyczną technologię.
Przechodzimy do prezentacji. Można byłoby skończyć na tych filmikach, bo naprawdę tu pokazuje całość, cała kwintesencja naszej tutaj firmy Skyworld Community. Co będzie w przyszłości? Jak będzie to wyglądało? Ja jestem całym sercem w tym projekcie. Może pokrótce przedstawię się. Krzysztof Dawidiuk, własna działalność gospodarcza i usługi finansowe, tak jak widać od 1995 roku, w finansach przebywam. W 2017 roku miałem taką możliwość, dostałem taką możliwość zainwestowania w projekt Skyway od mojego serdecznego kolegi. 2008 rok, tak jak jest opisane, miałem też możliwość uczestniczyć w 3D coaching, szkolenie dla ambasadorów SWC. Wrócę jeszcze do pierwszych slajdów dla osób, które są, które może nie wytrzymają może do końca, a chciałyby posłuchać, jak można zainwestować w ten mega projekt. Obecnie mamy taką promocję. Jeszcze tydzień czasu, może jest tutaj opisana, 1,50, 1,90. Projekt jest od 5 lat i w tym kierownictwo w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, gospodarczą, możliwość współczynnika 1,50-1,90 jest to współczynnik, który tutaj bardziej jest czytelny i opisany, że z powodu pandemii koronawirusa na świecie następuje recesja gospodarcza, redukcja dużej liczby miejsc pracy, aby zwiększyć motywację partnerów do budowy biznesu i utrzymać wysokie tempo rozwoju projektu, zarząd postanowił zaoferować szczególne atrakcyjne warunki. Jak widać, jest to progresywne, czyli za $600 mamy 30 000 udziałów.
Za 1200 dolarów mamy 108 tysięcy dolarów. Jeżeli nic jeszcze nam to nie mówi, to w przyszłości za już niedługiej za jeden udział będzie wypłacane minimum 1 dolara. Tak to pokrótce można tu streścić i każdemu jeszcze tutaj polecam. Jeszcze tydzień czasu ta promocja 1,50, 1,90, później będzie to malało w stosunku do zakupów i naszych udziałów. Także każdy jeszcze ma tydzień czasu na podjęcie decyzji. Tak jak tu było na filmie, projekt jest moim zdaniem nie tylko mega, który tak jakby wciela się tutaj w nasze tutaj środowisko, daje duże, bardzo duże możliwości. Tak jak tu mówiłem wcześniej, szkolenie odbywało się przez 8 miesięcy. Było to stacjonarne i niestacjonarne, czyli na żywo. Zakończone było w Dubaju z certyfikatem, czyli takim dyplomem ukończenia. To cała grupa nasza z Polski, łącznie z coachem i z zarządu firmy. Tutaj zdjęcie historyczne można powiedzieć, bo to było w maju. Pierwsze słupy, gdzie zaraz będę mówił, jak teraz to wygląda, czyli piaski, a teraz już jest infrastruktura. A jak było kiedyś? Proszę zobaczyć, czy ktoś by pomyślał, no tak jak teraz można powiedzieć komórka, to by kiedyś można trzeba było jechać do, jak to się mówi na wsi, do sołtysa, żeby zadzwonić po lekarza. Tak samo kiedyś ludzie myśleli, już mieli wizję, że w 1914 roku, że kiedyś będziemy podróżować w przestworzach. To była wizja, a niedawno, tak jak mówię na początku, były przedstawione możliwości, jakie teraz daje nam firma Skyway. Już wtedy osoba, która miała wyobrażenia, widziała transport na drugim poziomie, czyli pomijając wszelkie niedogodności współczesnego, tak jakby możliwości współczesnego transportu. Czyli tu mamy wypadki, a u góry podróżujemy na drugim poziomie bezkolizyjnie. Jak tu widzimy na następnym slajdzie, również wizjoner widział to przedstawiał, że to będzie za 200 lat, pomylił się o 100 lat, bo warunki, jaka szybkość następuje w transporcie, to wszystko kumuluje się właśnie zderzeniami, wypadkami, sytuacjami, na których nie można uniknąć, a można temu zapobiec. A tu już jest rzeczywistość, współczesny transport, który jak widać na zdjęciu ilość aut, czy to jest kraje Bliskiego Wschodu, czy Indie, czy Stany, czy to jest granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi po lewej stronie, jest masa bardzo dużo pojazdów, które się korkuje, wiadomo, wypadki i to wszystko współczesny świat nam oferuje. Jak można temu zapobiec? Wychodzimy z możliwościami elektrycznego pojazdu, prawda? Obecnie przemysł transportowy w przypadku całkowitej ilości szkodliwych spalin w granicach jest 4 zwykły pojazd, 4 i 4,5 kg dwutlenku węgla emituje w jednym samochodzie. Żeby tego uniknąć, wymyślono samochód elektryczny, ale ten samochód elektryczny również trzeba zasilić, wytwarzając energię elektryczną, czy to przez gaz, węgiel, czy inny atom, czyli tak również mamy produkcję dwutlenku węgla do atmosfery. I tak jak mówiłem, takie są problemy, przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska ogromne, wysokie zużycie energii elektrycznej w danym, żeby napędzać pojazdy.
A Skyway tak jakby tworzy najlepsze rozwiązania, które jakby eliminują te wszystkie problemy zaznaczone na tym slajdzie. To miejsce, jak patrzymy na to, jakby kosmiczne, a to już jest rzeczywistość, tak będzie niedługo, będzie wyglądała Centrum Innowacyjne Skyway w Parku Badawczo-Rozwojowym Sharjah, które powstaje od września 2018 roku. To jest najbardziej futurystyczny projekt transportu logistycznego w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w którym testujemy obecnie transport i logistyka, transport towarowy, pasażerski i towarowy. Tak wygląda właśnie nasz pierwszy, tak jak wcześniej Państwo widzieliście na zdjęciu, była jedna taka jakby okrąg, a teraz już podróżujemy, czyli testujemy Unikary, to jest realne zdjęcie z Sharjah w Emiratach Arabskich obok Dubaju. Tropical Unicar. Tak będziemy podróżowali niedługo już w Dubaju. Takimi właśnie mega, mega pojazdami. Jest budowana już druga trasa, bo tak jak mówiłem, pod transport towarowy, ciężki, gdzie już mamy też pierwsze za początki wybudowane słupy, gdzie będą testowane transport towarowy, bo jest duże zapotrzebowanie akurat w tym regionie Bliskiego Wschodu na taki transport. I firma tak jakby wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i zostały wprowadzone właśnie, będą testowane, transport będzie testowany towarowy. To jest pierwsze takie zdjęcie pierwszego budynku właśnie na ekotechnoparku w Sharjah. Jest to budynek ekologiczny, wybudowany z drewna, gdzie jest jako pierwszy budynek na Bliskim Wschodzie, bo tam nie są dopuszczalne ze względu na wysoką temperaturę i łatwopalność, a my jako firma Skyway dostaliśmy zgodę i jest to budynek biurowy w miejscowości Sharjah. Jak widzimy, już jest zieleń, także to już się dzieje, można powiedzieć, na naszych oczach. Tutaj mamy naszego twórcę Anatolia Janieckiego z przedstawicielami rządu, bo przyjeżdżają przedstawiciele rządu i nie tylko, królowie Emiratów Arabskich był na w Sharjah, żeby zobaczyć postępy jakie są w budowie ekotechnoparku. Następne zdjęcie z wystawy w Dubaju Muhammad bin Rashid Al Mahmud, który również siedział w pojeździe, który będzie już niedługo transportem używanym w Dubaju. Ostatnio z ciekawostek mieliśmy, bo co tydzień mamy takie newslettery w firmie, gdzie był wywiad z Husajnem Al-Mahmidem, który jest dyrektorem właśnie w Sharjah. Jako pierwszy projekt otrzymał wiele, właśnie ten pierwszy projekt Unicaru otrzymał wiele pozytywnych, jak powiedział, wiele pozytywnych opinii od akcjonariuszy i wysokie oceny od rządu Emiratów Arabskich. Były delegacje właśnie, tak jak mówiłem, z ministerstwa, rodzina królewska, niektórzy inwestorzy, którzy byli, mogli zobaczyć, w co inwestują, jakie są postępy projektu. Jak stwierdził właśnie, że Skyway będzie największą firmą transportową jako przedstawiciele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W parku technologicznym Sharjah, powiedział również, będą testowane nie tylko pojazdy, ale to będzie transport z parku, realizujemy projekty w zakresie takiej akwapunktury, hydroponiki, oprogramowania z technologii i również technologia rolna, jak zagospodarować teren pod transportem, gdzie będą właśnie pojazdy
Jak również będzie odbywała się również praca nad wieloma technologiami sztucznej inteligencji, bo to będzie park, tak jak mówiłem, badawczo-rozwojowy, sztuczna inteligencja dla bezzałogowych pojazdów. Jak również był wywiad z również kierownikiem, jednym z kierowników właśnie z Szardży, który Jolem, jeżeli mnie przekręcił, Jol Michel, jak on powiedział, że zjednoczenie wszystkich krajów i ustanowienie komunikacji między ludźmi to jest myśl przewodnia Expo 2020, gdzie my ze swoim projektem bardzo dobrze wpisujemy się w tą koncepcję. Jest idealny czas, gdzie na Expo będą miliony ludzi przyjeżdżały, zobaczą nasz transport, w którym no, będą już podróżować, już niedługo mogą podróżować właśnie w Dubaju. Jeżeli to przełożymy na, jak ja mówię, na chłopski język i zobaczymy, jeżeli dotrą miliony ludzi, zobaczą nasz projekt, czyli nie uważają Państwo, ja uważam tak, że jeżeli przyjadą się tym, zobaczą na własne oczy, jak to funkcjonuje, czyli nie tylko będą mali inwestorzy, ale uważam jako inwestor również, że to pójdzie bardzo szybko, szybki rozwój, nie tylko w projekty będą nowi inwestorzy, nowe projekty celowe, także tutaj projekt pod względem rozpowszechniania to takie Expo, bo Expo jest po to, żeby nakręcić biznes, prawda? Nie tylko na przykład jest telewizor, czy ketchup, czy inne ten zaczynały się od Expo, czyli trzeba to zobaczyć, jak to funkcjonuje, a w tym przypadku nasz projekt, tak jak mówię, jest idealny czas, idealny moment. Jeżeli to weźmiemy jako inwestorzy, bo ja jestem w tym projekcie sercem i jestem inwestorem, i propaguję to, bo widzę potencjał, ogromny potencjał tego transportu. I jeżeli przełożymy na to, że firma dała nam taką możliwość, że możemy jeszcze zainwestować z tak ogromnym właśnie w ogromny projekt i z ogromną na przykład dyskontem bardzo dobrym, bo jeżeli przełożymy 1 dolar do 100 tysięcy dolarów, no to 1200 do 100 tysięcy, no to możemy, prosta matematyka, każdy może sobie przeliczyć i ja to mówię od serca i każdy może wziąć na logikę lub na serce, tak? To są zdjęcia z fotomontażu, tak w przyszłości będzie wyglądał transport w Dubaju. Każdy może popatrzeć, bezkolizyjny, czyli na dole są pojazdy, a u góry nasz transport. Tu są przedruki z prasy. Pierwsza umowa podpisana w Dubaju na 15 km tras, gdzie będą już podróżować osoby, które zawitają do Dubaju, gdzie będzie tam 21 przystanków. Każdy może, tak jak mówi, zobaczyć, przejechać się. Daje to ogromne wyjście na cały świat. W Dubaju się wszystko zacznie, tak jakby wyjście na globalnie. Każdy będzie mógł zobaczyć projekt od środka. Znamienne słowa naszego generalnego projektanta i Skyway'a Anatolija Mińskiego, czyli powiedział, że tworzymy przemysł transportowy i infrastrukturalny, który nie jest gorszy i nie ustępuje takim branżom jak lotnictwo, kolej, transport drogowy. Takie to właśnie jest przesłanie naszego wizjonera, inżyniera i twórcy całego projektu. Tak wygląda już w latach 70. miał wizję tego projektu, żeby wcielić to w życie i to spełnia się na naszych oczach. Jest możliwość właśnie zainwestowania w ten projekt. Projekt, który już wychodzi poza ziemię, bo mamy już do 500 km, a w przyszłości będzie jeszcze większa prędkość do 1200. Ale skupmy się na tym, co obecnie mamy i jakie są możliwości. To są ogromne możliwości firmy. Żeby to wszystko zaistniało, to potrzeba na ogrom pracy, jak również dopuszczenia i patentów.
żeby transport spełniał uwarunkowania nie tylko w Emiratach, czyli na całym świecie, wszystkie kraje mają na przykład kraje unijne czy kraje Bliskiego Wschodu, my musimy dopasować jako firma do standardów, żeby wprowadzić projekt już do realizacji. Są kolejne certyfikaty, jakie firma otrzymuje. Są dyplomy. Jeżeli jesteśmy inwestorami, jeżeli mamy już dostęp do naszej tak jakby strony, gdzie wszystko zawarte jest, możemy te certyfikaty na spokojnie, to jest tylko tak jakby zajawka, że coś takiego mamy, jest dostępne, każdy może na spokojnie sprawdzić, że to wszystko jest, to wszystko funkcjonuje, mamy te właśnie dopuszczenia i to trzeba wziąć pod uwagę, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, że patenty to wszystko, to trzeba dopracować każdy szczegół i żeby konkurencja nie śpi, żeby to wszystko nie wypłynęło dalej, żeby to żeby firma miała zabezpieczenie i rozwijała się. Cały know-how, jak nasz twórca Junicki powiedział, to jest ważne, żeby te patenty nie zostały przejęte przez konkurencję. Mamy sztab właśnie już inżynierów zatrudnionych właśnie w firmie, bo sam Anatolij Junicki miał wizję, ale żeby to wcielić w życie, trzeba właśnie dobrać super ekipę i uważam, że my już taką w firmie mamy, bo już pracuje około 1000 pracowników w projekcie, żeby to dalej funkcjonowało, rozwijało się. To jest ogromny potencjał, nawet fabryka nie daje takich możliwości, gdzie człowiek, który wciela w życie wizję naszego właśnie twórcy. No i na obecną chwilę mamy kompleks SW Plaza na powierzchni 9000 metrów, gdzie właśnie tak jak tu jest opisane, pracuje 1000 pracowników. Przypominam, że właśnie kompleks jest działem transportu strunowego. Tak wygląda budynek w całej okazałości. Jest to w całości zakupiony przez firmę Skyway, gdzie właśnie pracują najlepsi inżynierowie, którzy wdrażają wizję naszego właśnie wynalazcy Anatolija Junickiego. Tu był pierwszy budynek też zakupiony przez firmę, gdzie pracują inżynierowie. Także firma się rozrasta. Nie jest to tylko już na papierze, to się dzieje, że to już jest w rzeczywistości, dzieje się na naszych oczach. Tutaj w tym biurowcu mamy, to już jeszcze można powiedzieć, nie jest w całości wykupione przez firmę Skyway, ale już są wykupione niektóre piętra dla inżynierów do siedziby z firmy Skyway. A tak to wyglądał pole, które można powiedzieć zostało przekazane przez białoruskie władze dla firmy w firmie Skyway w 2015 roku. To jest w Marina Hałce, to jest 70 km, w okolicach 70 km od Mińska białoruskiego. Tak to się zaczęło. Tu historia, wcześniej pokazałem, jak w Szarży jest, teraz jak od zaczęło się właśnie w Mińsku. W 2016 roku taki był projekt, że to będzie i to się dzieje, bo w 2019 roku mamy już infrastrukturę, gdzie są testowane wagony. Obecnie to jest 11 unibusów, unitraków, gdzie żeby to wszystkie te, jak mówiłem, patenty spełniać, trzeba to wszystko przetestować. Osobiście w 2019 roku byłem w Marina Hałce, bo jako inwestorzy raz do roku mamy możliwość zobaczenia, jak się firma przedstawia od środka. Spotkanie mamy z Anatolijem Junickim, który przedstawia projekt. Można przejechać się transportem. Także w tym roku ze związku z obecną zaistniałą sytuacją do niej
tylko myślę, że będzie w Malinachorce, ale jeżeli to wszystko tak będzie się działo, to możemy pojechać w Szardży, do Dubaju. Także firma się rozwija i możemy uczestniczyć w tym projekcie, mega projekcie. No, żeby to gdzieś zostało złożone, mamy pierwsze hale do produkcji wagonów z najwyższych materiałów, można powiedzieć, że wręcz kosmicznych, z lekkich, gdzie spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa. To są zdjęcia realne z Malinachorki. To jest dwuosobowy, u góry jest dwuosobowy najmniejszy pojazd, jaki wytwarza firma. Na dole mamy transport do tak jak było na filmie na początku, do transport do towarowy i osobowy. Także te wszystkie pojazdy testujemy, żeby wprowadzać już w niedługim czasie na rynek do projektów celowych, do budowy tras. U góry mamy pojazd do 500 km, który właśnie będzie testowany w Szardży i z tego, co już były informacje, będzie również trasa w Mińsku, znaczy dokładnie w Malinachorce do testów, bo to jak Państwo wiedzą, żeby rozpędzić pojazd do 500 na godzinę, no to kawałek trasy trzeba zbudować. W 2019 powoli po tej właśnie Kratownicy pojazd się przemieszczał, czyli to nie jest zdjęcie z fotomontażu, to jest rzeczywistość. W 2018 roku ten pojazd właśnie był wystawiany Unitrack 2000 w Berlinie na Inotransie, gdzie osoby, które były zainteresowane, mogły zobaczyć, jak wygląda, jaka technologia przyszłości przedstawia firma Skyway. A tu jeszcze zdjęcie z Malinachorki. Właśnie tu był jeden, właśnie ten pojazd był u góry na Kratownicy, a drugi był niedostępny dla osób, które były właśnie w Malinachorce i mogły zobaczyć, wsiąść tutaj właśnie z moimi przyjaciółmi, którzy również byli na wyjeździe, właśnie Janusz i Mariusz, gdzie mieliśmy możliwość tak jakby dokładnie dotknąć od środka ten pojazd. A to właśnie jest w środku jeszcze z osobami z Rosji, z przyjaciółmi. To jest, nie jest fotomontaż, to również zdjęcia z Malinachorki koło Mińska. Jak to wszystko, na czym to się właśnie opiera, jak to jeździ, krótko mówiąc. Ja tu wychodzę z rodziny kolejarzy i trochę wiem coś na temat właśnie, jak podróżujemy koleją. Tutaj jest, delikatnie mówiąc, troszeczkę inaczej. Nie ma hałasu, bo to wszystko jest wypełnione specjalnym filtrem, co jest wzmocnione, czy jest odpowiednia konstrukcja, która pochłania hałas. Każdy jeździł pociągiem, to słyszał te stukania, pukania, tu jest wszystko wyciszone, jest oparte na główce szyny, gdzie są wtopione struny w środku, naprężające w korpusie i to wszystko właśnie daje taką możliwość, że to wzmacnia ściany, konserwuje, pochłania właśnie hałas, podróż na takiej właśnie technologii jest cichy. Są kilka możliwości naciągania tych strun. Są struny sztywne, półsztywne i uginające się. Każda do innego można użyć do innego transportu w firmie Skyway.
Każdy może tutaj zobaczyć, że jak wykorzystujemy, czyli możemy u góry, pojazd jest i na dole, czyli to jest ekonomia. Wszystko, co chodzi na ekonomię, oparte właśnie na tych słupach. Te słupy mogą być na wysokości od 4 do 15 metrów nad poziomem, czyli nad ziemią. Odległość słupów, czyli zajmuje mało miejsca, a transport można budować w różnym terenie. Czyli tak jak widzimy tu realne zdjęcie, tak możemy podróżować na szynie uginającej się, czyli pojazd może być użyty. To są zdjęcia już z fotomontażu. W niedługim czasie tak to będzie wyglądało. Budowa, czyli bezkolizyjnie, tak jak mówię, jest most, a obok może być puszczony transport Skywaya. Tu mamy pokazane koło silnikowe, jak się napędza te pojazdy. Systemy przeciwwykolejenia, żeby to wszystko utrzymywało się, czyli te wszystkie spełnione wymogi pod względem bezpieczeństwa, gdzie nasza firma stawia bardzo, bardzo mocno pod tym względem, żeby to wszystko funkcjonowało w najwyższej jakości i bezpieczeństwie. Tak wygląda to w rzeczywistości, silnik napędzający pojazd, gdzie był właśnie wystawiany na targach. Tu są pokazane na tym slajdzie współczynniki aerodynamiczne oporu, czyli jeżeli weźmiemy pojazd samochodowy, czyli jest współczynnik 0,4, gdzie jest przyziemne właśnie obciążenie. Jeżeli podniesiemy to na drugi poziom, zmniejsza się współczynnik oporu aerodynamicznego do 0,065. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Ja nie jestem fizykiem ani ten, ale jeżeli weźmiemy tylko cyferki, popatrzymy, jak współczynniki wpływają przy tylko podniesieniu transportu o jeden na wyższy poziom, czyli ile się zmniejsza właśnie współczynnik oporu danego pojazdu. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, przy transporcie 14 osób na 100 km to jest 0,12 kg, to jest takie zużycie. Jeżeli weźmiemy ten transport 500 na godzinę, tam jest 6 osób się mieści, jeżeli weźmiemy to 100 km, to jest niecały litr. Czyli prosta matematyka, jakie koszty przewozu i transportu będą używane w firmie. Czyli 6 osób, mamy 100 km, podróżujemy na 500 na godzinę szybkość i zużycie paliwa. A to są podsumowania, tak jakby te słupki, to są nakłady inwestycyjne w porównaniu do tramwaj, samochód, lotnictwo, metro, kolej żelazna, a te zielone to jest właśnie transport nowej generacji, można XXI wieku, w firmie Skyway, gdzie wyprzedzamy konkurencję pod każdym względem. No, jeżeli Państwo popatrzą na ten slajd, jest to bardzo, jak ja mówię, wyraziście pokazane i to są fakty. Czyli mamy nakłady inwestycyjne najniższe, koszty operacyjne również, zużycie energii najmniejsze pod względem przepustowości również. Mamy najwyższą przepustowość, jeżeli chodzi o inne transporty. Także zanieczyszczenie środowiska bardzo małe, bo używamy energii elektrycznej, geotermia czy z wiatru. Także tutaj wpisujemy się w obecne trendy, które panują na świecie, żeby chronić naszą planetę, i w tym przypadku uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wskaźnik wypadków jest też również najniższy, czyli
pod względem konkurencyjności, no jak tu już widać, jesteśmy na obecną chwilę firmą, która spełnia te wszystkie wymogi, jesteśmy bezkonkurencyjni na rynku. Obecnie jest 11 pojazdów pod względem właśnie dopasowane do danej infrastruktury, czyli ten Univid to jest najmniejszy, może być budowany w parkach, rozrywki, to jest dwuosobowy, Unibug, Unicar, Unibus i ten najszybszy nas pojazd, Unibus U4 365 Speed Hack, czyli do 500 na godzinę. Także tutaj szeroki wachlarz i jeżeli chodzi o osobówkę, tutaj transport towarowy spełniamy właśnie, dopasowujemy do obecnych trendów, czyli tak jak widzimy tu u góry Unikonta na bazie transportu, jeżeli chodzi o kontenery, o tutaj Unitraki do transportu materiałów sypkich. Czyli tutaj jesteśmy też również bezkonkurencyjni pod tym względem. Dla ciekawostki właśnie w Unikoncie na bazie właśnie tutaj możemy dopasować firma, właśnie tu jest wszystko tak jakby teraz testuję, że na tej bazie możemy również tak jakby wyrażać na tej właśnie osiach również transport pasażerski, czyli to jest połączenie mega. Tak to będzie w rzeczywistości w niedługiej już wyglądało. Transport towarowy, transport sportów lotniczych, sportów morskich, transport produktów sypkich. Czyli coś, co firma daje taką możliwość do realizacji obecnej infrastrukturze. Tutaj mamy zdjęcie z fotomontażu, tak w niedługiej przyszłości będzie wyglądał transport pasażerski, czyli w tym przypadku nie zabieramy tak jakby ziemi, czyli jak najmniejszą zabieramy powierzchnię w naszym transporcie na tych słupach, na dole może być normalnie cała infrastruktura zieleni, zagospodarowania, czyli dążymy do ochrony środowiska. Tu jest podsumowanie, czyli nasz transport jest innowacyjny, tak jak mówiłem, nad ziemią, czyli to może być prowadzone rolnictwo, czyli nie zakłócamy ekosystemu, podróżujemy i widzimy piękno przyrody, wysoka prędkość, bo już teraz obecnie do 500 na godzinę, ale to na tym się nie zatrzymujemy, bezpieczny, bo spełniamy wszelkie wymogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wydajny, łatwo integralny, czyli wtapiający się w środowisko i przyjazny dla środowiska. Czyli wszystkie te opcje spełnia firma Skyway i wdraża w rzeczywistość. Tak jak mówiłem, firma nie tylko zatrzymuje się na pojazdach, będzie również budowała takie miasta linearne, czyli zagospodarowanie terenów, wszystko to będzie ekologiczne, dopasowane do danego środowiska. Tak to będzie w przyszłości wyglądało, bezkolizyjnie na dole wszystko funkcjonuje, a my się przemieszczamy bezpiecznie i wygodnie w danym regionie. Jak można jeszcze tutaj, od czego to się zaczęło, jak mówiłem, że rozwój technologii już był w 1978 roku, Anatolij Junicki miał wizję i zostało to wdrożone na zasadzie crowdfundingu. W 2014 roku została podpisana umowa na crowdfunding i obecnie jest inwestorów około 200 krajów. Także każdy może tutaj zainwestować.
W 2014 był to tylko projekt, później w 2016 budowa, demonstracja i certyfikacja, 17-18. Mamy rok 2020, jesteśmy jak widać na końcówce, bo został nam tylko jeszcze 15 etap, jesteśmy na 14 etapie. Jeszcze jako inwestorzy i przyszli inwestorzy możemy tutaj zaistnieć w firmie, możemy wspomóc tą technologię, wspomóc ziemię, zależy to, co lubi, jak ja mówię, każdy może tutaj zainwestować i jednocześnie zabezpieczyć swoją rodzinę. Także 15 etap i tak jak mówiłem wcześniej, różne są warianty w pakiety inwestycyjne w firmie. Obecnie to są InnoTrans, Szybki Start, Maluszek, Student. Każdy może tutaj coś wybrać, jeżeli chce normalnie, ale jeżeli chce trochę więcej, jest firma daje takie możliwości, bo jest właśnie ta promocja. Bo jeżeli weźmiemy InnoTrans, inwestując 1000 dolarów, jak widać, to jest 33 dyskonto, czyli mamy za 1000 dolarów 33 tysiące udziałów, a w promocji za 1200 dolarów mamy 108 tysięcy udziałów. No to jest, można sobie przełożyć, jaka to jest promocja. Jeżeli weźmiemy Szybki Start, to już jest tylko dyskonto 27,30, czyli 30. Maluszek mamy dyskonto 33, 31, 34, 35, Student, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę tą promocję, to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. No inwestują, są duży inwestorzy przy inwestycji za 150 tysięcy dolarów. Jest, jak widzimy, dyskonto 57 i mamy 8,5 miliona udziałów. 100 tysięcy, 50, 25. Także tu firma daje duże możliwości. Każdy może tu zainwestować, bo inwestycje można już rozpocząć od 25 dolarów, rozłożyć sobie na raty. Także ta firma wychodzi do każdego, do mniej zamożnego, do bardziej zamożnego. Każdy może być udziałowcem, jeszcze być udziałowcem tej firmy, dopóki mamy właśnie crowdfunding, gdzie jeszcze został nam 15 etap. I w tym przypadku, jak ja mówię, każdy, jeżeli jest już inwestorem, może zostać partnerem, może propagować ten projekt, bo naprawdę warto, żeby każda osoba miała możliwość, a co z tym zrobi, no to już od nas nie zależy. Jeszcze raz przypomnę tą mega promocję, moim zdaniem 150-190, jeszcze tydzień, później się to zmniejszy dyskonto, ale jeżeli mamy już, jest tak przekonanie do firmy, chcielibyśmy zainwestować dla siebie i dla dzieci, można powiedzieć i dla wnuków, bo jeżeli to weźmiemy taką firmę jak sławny Facebook, jeżeli byśmy mieli taką możliwość zainwestowania dolara, to z tego dolara w tym po okresie kilku lat byśmy mieli można powiedzieć bardzo dużo, tak? Jest taka historia, nie wiem czy Państwo wiedzą, że osoba, która tam w firmie w Facebooku była osobą pokojówką, czyli osobą, która sprzątała, dostała kilka akcji i została teraz milionerką. Czyli jak to się mówi, od pucy buta do milionera. Są też takie przypadki. W naszym przypadku możemy zainwestować, poczekać, bo jesteśmy udziałowcami, będą dywidendy wypłacane. I w tym przypadku możemy to zbyć, ewentualnie przekazać udziały, akcje dla naszych dzieci czy wnuków, zależy kto co ma, ewentualnie wyjechać, spieniężyć i dobrze się zabawić. Także różne są warianty, każdy ma swoje cele. Jeszcze raz przypominam, tutaj jest progresywne dyskonto dla
zobowiązania ratalnego i tu trzeba wziąć pod uwagę, że spłacamy to co miesiąc regularnie. Jeżeli przerwiemy na przykład w danym miesiącu, to zostajemy na tym dyskoncie. Trzeba pamiętać o regularności. Po 12 ratach mamy 1,50, ewentualnie po inwestycji 100 200 dolarów mamy 108 tysięcy, czyli trzeba pamiętać, żeby była rata spłacona w terminie, bo jeżeli zawiesimy lub zapomnimy, zostajemy na dyskoncie z danego miesiąca. A szkoda by było, jeżeli zaczniemy, żeby dokończyć z taką właśnie promocją. Jeszcze raz przypominam, że jest taka możliwość i my tutaj możemy skorzystać z tego dyskonta 1,50, 1,90 do końca jeszcze tydzień czasu, także później się zmniejszy, no ale jeżeli podjęliśmy decyzję, jeżeli będziemy to kontynuować, to naprawdę z 1200 mamy 108 tysięcy udziałów. Jeszcze, przepraszam, tu jeszcze chciałbym zaznaczyć, że już obecnie mamy możliwość obserwowania, co się dzieje w firmie, bo jest wprowadzona mobilna aplikacja na telefon, można to ściągnąć z Google Play. Jako inwestorzy obserwujemy, co się dzieje w firmie, tak jak mówiłem, co tydzień są przesyłane newslettery, jakie są postępy w danej dziedzinie, co się zmieniło, co zostało zrobione. Także pod tym względem firma jest bardzo transparentna, przesyła inwestorom informacje na bieżąco, możemy to śledzić. Także każdy może tutaj zobaczyć, co się dzieje, jakie są możliwości, jakie są postępy w danej firmie. Ja to ściągnąłem, bardzo fajna aplikacja, czytelna i każdemu inwestorowi czy przyszłemu inwestorowi polecam, żeby to zrobił na swój nośnik, bo to mamy w kieszeni, jak to się mówi, w każdej chwili możemy, jeżeli nawet jesteśmy inwestorami lub partnerami, możemy to przedstawić osobie najbliższej, w co inwestujemy, jakie możliwości, bo tu są filmiki, które przypuszczałem na początku, można inne zobaczyć. Wszystko to jest na naszej stronie, na BackOffice. Jest aplikacja piratorzowa, będą również, wchodzimy w nowe technologie, będzie wszystko oparte na blockchainie, będą tokeny, także to wszystko się wdraża, także firma nie zatrzymuje się, tylko idzie z duchem czasu, także w tym przypadku jesteśmy naprawdę w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Także pokrótce, tak to wygląda. Przedstawiłem firmę tak, jak najlepiej potrafiłem, żeby to wszystko, żeby Państwu zachęcić do udziału, do zakupu, do udziału w firmie Skyway. Także dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego wieczoru, dobrych przemyśleń, dobrych zakupów, żebyśmy się spotkali jako inwestorzy w Szardży, w Dubaju. Zobaczymy, jak nasza technologia funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, dobrych rozmyślań.